Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj GrywoWła. Dzisiaj mamy piątek, a jak piątek, to standardowo kiedyś był vlog i przez ostatni rok vlogów nie było, a teraz przed kolejką 38, proszę Państwa, sezon czwarty, epizod pierwszy i zarazem ostatni sezonu czwartego, chociaż możliwe, że będzie jakiś mały bonusik jeszcze, ale to się zobaczy. W każdym razie, proszę Państwa, nowa szafa. Udało się ją skompletować. To nie było proste. To było dosyć skomplikowane i naprawdę dużo szczęścia mam w tym, że ta szafa tutaj jest, a że ja mogę mówić na jej tle do Was. No bo to, co wydawało się proste, okazało się bardzo skomplikowane i naprawdę w huk było szczęścia, że ta szafa tutaj może być, a ja przed nią. Więc tak jak kończyłem tamten sezon i w ogóle jak się rozłączyłem, no to byłem rozbity psychicznie przez bardzo długi czas. Wydaje mi się, nie mogłem jak gdyby dojść do takiego pogodzenia się z faktem, że kurde, nie będę nic robił tutaj teraz z nagrywkami, nie będzie podcastów, nie będzie vlogów, na blogu to już nawet nie mówię. I miałem taką myśl, że kurde, wynajmę studio, w ogóle będę tam chodził sobie na 3 godziny, coś pokombinuję i że to pyknie. I dobrze, że tego nie zrobiłem, bo tak naprawdę to nie miało prawa pyknąć. No, przy tych wszystkich rzeczach, które mi się przez ten rok działy, no to gdzieś tam... No, czasami w ogóle dowiadywałem się, że jest kolejka, bo na przykład jakiś kolega robił sobie zdjęcie w koszulce. I ja się orientowałem, a kolejka jest, albo że jakiś mecz jest w ogóle w kolejce we wtorek, bo ja już myślałem, że kolejka się dawno skończyła, albo na przykład, że jest podwójna kolejka, no to orientowałem się w czwartek, jak już wszyscy pewnie o tym przez tydzień gadaliście, że będzie podwójna kolejka i gdzieś tam sobie robiliście plany. No, mi to nie było dane w tym sezonie, mam nadzieję, że w tym, który będzie teraz, będzie zdecydowanie lepiej, będzie spokojniej i będę mógł fajnie tak się z tym FPL-em jakoś bardziej tak zaprzyjaźnić i będzie miło. I mój sezon nie będzie wyglądał tak jak ten, który generalnie zastanawiałem się, jak opisać mój sezon. Ten, który teraz mija, gdzie kolejka 38 już z zapasem, w niedzielę się zobaczymy na zlocie, więc to jest koniec. Jak go opisać? I przyszła mi do głowy tylko jedna myśl. Mój sezon to mem. Mem, który kurwa opisywał FPL Marcin prawie co każdy weekend. I jak tylko trafiałem na jakieś jego zdjęcia, memy, to mówię, to jest moja drużyna i nawet do niego napisałem, żeby już po prostu no, przestał to robić, przestał opisywać moją drużynę prawie w każdym memie, bo chyba jedyne, co mi się udało w tym sezonie, jak tak sobie przypominam, a pamięć mam krótką, więc możliwe, że pamiętam tylko to, bo to się wydarzyło dosyć niedawno. Więc to jest De Bruyne, który z tymi 4 bramkami na kapitanie. No, siadło mi faktycznie i to była udana kolejka. Jedna, którą pamiętam. Możliwe, że po drodze były, ale ta była taka spektakularna, powiedzmy, że się super udało. A poza tym cóż, no 245 tysięcy w gameweeku drugim, w gameweeku 13 668. A w gameweeku 35 599 i jak tam sobie sprawdzam ten wykresik na FPL Gaming, no to mniej więcej taka była sinusoida i to było nieciekawe. Ten sezon był straszny, naprawdę. No. Cieszę się, trochę się cieszę i to nie to. I oprócz tego, że nie miałbym czasu, żeby w ogóle nagrywać i samo nagrywanie, no to jest pikuś. To jest godzina czasu, dwie. Okej. Okay. Idzie potem do maszyny. Wrzucamy do netu i luzik, ale żeby się przygotować do tego wszystkiego, to moi drodzy zajmuje kupę czasu i nawet ostatnio widziałem, że jakiś kolega, który pisze o polskiej fantazy, ogarnął to, że jak gdyby no, jest kupa rzeczy do zrobienia przed, zanim wy słuchacze i tutaj przed vlogiem, którzy oglądacie, dostaniecie ten produkt finalny, który jest podcastem, czy vlogiem, czy napisanym tekstem o FPL. To jest kupa czasu. Cieszę się, że tego nie zrobiłem i cieszę się, że
odpuściłem sobie ten sezon stania przed kamerą, no bo kurwa to by wyglądało po prostu fatalnie. I tyle, no. Byłbym memem, bym opisywał memy i tyle. Więc do przodu, do przodu, kończymy ten sezon. Ja sobie zagram free hita teraz, bo został mi free hit. Pierwszy raz w życiu chyba mam free hita na koniec sezonu. Nie planowałem tego, tak samo jak nie zaplanowałem całego sezonu. Więc sobie tego free hita ułożę, pewnie tam wrzucę Kane'a, wrzucę sobie Sona, chyba sobie wrzucę Diaza, tak jak mi wychodziło. Bołenik chyba mi wjedzie i będę próbował upolować obronę Leeds, kimś z Brentfordu, bo oni chyba muszą zdobyć 20 goli, żeby się utrzymać w Premier League, więc może. To zainwestuję kogoś tam do obrony. Mam teraz Jamesa i Alonso, więc pewnie tak zostanę. Dokupię sobie jeszcze jakiegoś obrońcę i na razie mi chodzi 3-5-2, ale możliwe, że się to do niedzieli zmieni. Co do niedzieli. Ja w tym sezonie nie organizuję zlotu. Zorganizowali to dwaj przemili panowie. Wszystkie informacje są na Twitterku. Tak pokrótce, w fabriku u Lewandowskiego w Warszawie od 15 do 22 jest rezerwacja. Tam jest w ogóle jakaś oddzielna winda, gdzie się wjeżdża do tej sali, która wygląda jak trybuny piłkarskie. Jest, jak rozumiem, wielki telewizor przed tym, czy też ekran, więc to może być bardzo ciekawe, żeby tam się znaleźć i obejrzeć mecze kolejki 38, no bo dużo się będzie działo, spadki, awanse, puchary, więc to pewnie tam będzie bardzo dużo emocji, plus nasze punkty, wiadomo. Więc zapraszam. I hasło jest potrzebne, tak? Mówiłem już, jak nie, to powtórzę. Potrzebne jest hasło, żeby wejść do tej sali. Hasło będzie podane na Twitterze, ja go nie znam. Mam nadzieję, że trafię do tego tweeta. Więc możecie zajrzeć mojego Twittera i zobaczyć, co tam są za informacje podane, ponieważ podałem dalej tweet. Pana Jarosz. I teraz co? Kończę. Miło się do Was mówiło. Dawno tego nie robiłem i kurewsko za tym tęskniłem, muszę przyznać. Mam nadzieję, że będziecie ze mną od kolejki pierwszej. Myślę, że będą podcasty, myślę, że będzie vlog. Zobaczymy, jak wyjdzie z innymi rzeczami. Zależne to jest od czasu i od internetu. Bo tutaj, gdzie mieszkam, internet nie jest za mocny, że tak powiem. Więc ma się to zmienić w najbliższym czasie. Jak się zmieni, no to jeden z problemów mniej, żeby realizować różne rzeczy, które chodzą mi dzisiaj po głowie. I co tego. A, jeszcze mówiłem, że będzie bonusik. Jakby ktoś był w niedzielę, no proszę się nie zdziwić, że przyjdę z kamerą, no bo zostało mi to zaproponowane, z kamerą, z telefonem, zostało mi zaproponowane, żebym wpadł, żebym nagrał, co tam się będzie działo. Ja w sumie zupełnie zapomniałem, że ja faktycznie takie rzeczy kiedyś robiłem, ale przez tą pandemię i przez całe życie ostatnie, które miałem, zupełnie zapomniałem, że takimi rzeczami kiedyś się zajmowałem, więc tak, mam też taki plan, żeby tam wpaść z kamerą, z telefonem, żeby trochę z Wami pogadać, jak ten sezon u Was minął, oddać troszkę atmosferę tego miejsca. Myślę, że będzie fajnie, no, jak to zawsze w kolejce 38. Jest dużo emocji. Zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.